Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus z uczniami wychodził z Jerycha, była też z nimi duża gromada. Syn Tymoteusza, Bartymeusz, niewidomy żebrak, siedział przy drodze. Kiedy się dowiedział, że jest tu Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. Wielu go strofowało, żeby był cicho. On jednak jeszcze głośniej krzyczał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Zatrzymał się Jezus i rzekł: przywołajcie go. Przywołali niewidomego, mówiąc mu: odwagi, wstań, woła cię. On odrzucił swój płaszcz, poderwał się i przyszedł do Jezusa. Wtedy Jezus zapytał go: co chcesz, abym dla ciebie zrobił? Niewidomy powiedział mu: Rabbuni, abym wzrok odzyskał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara przywróciła ci zdrowie. Z miejsca odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Niesamowita historia, niesamowita postać. Jak przeczytałem dzisiaj, przypomniałem sobie tę Ewangelię, to znowu urzekła mnie ta postać Bartymeusza, niewidomego. Co mnie w nim tak zachwyca? No właśnie, Pan Jezus powiedział, jego wiara, jego niesamowita wiara. Ale co to jest ta jego wiara? Co to takiego było? Czy to było przekonanie, że Jezus ma moc go uzdrowić? Myślę, że nie tylko to. Oczywiście to jakoś też było, nie? Ale na tą jego niesamowitą wiarę składa się więcej elementów. Po pierwsze, Bartymeusz rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, bo raczej ten zwrot, ten tytuł Syn Dawida w ustach ówczesnego Żyda oznaczał po prostu, było synonimem Mesjasza. Czyli rozpoznawał w Jezusie tego, kim Jezus jest, co dla wielu ludzi nie było takie oczywiste. I też, jak pamiętamy, Jezus tak tego nie rozgłaszał, nie opowiadał. Nie? Jak kiedyś święty Piotr wyznał też, nie? Taką wiarę, przekonanie, że Jezus jest Mesjaszem, to Pan Jezus powiedział nie, jemu i apostołom, nie, no, okej, tak, no, rzeczywiście masz rację, ale nie opowiadajcie o tym. Tak, więc pomimo tego, że był niewidomy, że też pewnie miał ograniczone możliwości w związku z tym, czy nawet na pewno miał ograniczone możliwości poruszania się i podążania jakby za Panem Jezusem, żeby go dużo słuchać. Nie mógł zobaczyć na przykład żadnego cudu, który Pan Jezus zrobił. Mógł jedynie o tym słyszeć. A mimo to uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Rozpoznał, znaczy mówiąc dokładniej, rozpoznał w Jezusie Mesjasza. I to jest rzeczywiście niesamowite, wyjątkowe bardzo u niego. Natomiast jest coś jeszcze u niego, co mówi mi o tym właśnie, że jego wiara była wielka i co pewnie było powodem, dla którego Pan Jezus też nie powiedział, że jego wiara go uzdrowiła. Otóż ten Bartymeusz nazywa Jezusem Rabbuni. Nawet nie rabbi, tylko Rabbuni. Tutaj w przypisie Biblii pierwszego Kościoła jest napisane, że Rabbuni to tytuł bardziej uroczysty niż rabbi, znaczy mój mistrzu. Tak, z tego, co też wiem,
skądinąd to rabuni, pamiętamy, że też Maria Magdalena tak się zwracała do Pana Jezusa, oznaczało taki kochany mistrzu, nie tylko mój, taki właśnie bliski, ale kochany, nie? Czyli oznaczało, że jest między mną, tym mówiącym, zwracającym się w taki sposób, a do swojego mistrza, a tym mistrzem jest relacja, miłość. Tak, czyli Bartymeusz kochał Jezusa. Ten zwrot rabuni właśnie jakby na to wskazuje, że nie tylko był zauroczony nauczaniem Pana Jezusa i starał się żyć tym nauczaniem, zgodnie z tym nauczaniem, ale też po prostu był w Jezusie zakochany. I to jest bardzo istotna rzecz w wierze. Powiedziałbym, że trudno nawet powiedzieć o tym, że mamy wiarę, jeśli za nią nie stoi miłość do Pana Jezusa. Powiem szczerze, że trudno, poznawszy Jezusa, trudno jest Go nie kochać. Ja odkąd osobiście poznałem Pana Jezusa, bo tak mogę powiedzieć, bez żadnej przesady, chociaż nie polegało to na tym, że, nie wiem, przeniosłem się, nie, 2000 lat wstecz i nie zobaczyłem, nie, Pana Jezusa w Jego fizycznej postaci, to jednak właśnie, kiedy poznałem Pana Jezusa, to się w Nim od razu zakochałem. I potem przez całe moje życie coraz bardziej ta miłość rozwijała, pogłębiała. Tak, bo im bardziej Go poznaję, tym bardziej jestem Nim zachwycony. A im bardziej jestem Nim zachwycony, tym bardziej Go kocham. Tak, i dlatego ja też o Panu Jezusie myślę jako o moim mistrzu, czy ukochanym mistrzu. Tak. I to moim zdaniem jest wiara. Oczywiście chciałbym jeszcze kochać jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że będę z każdym dniem kochał Go coraz bardziej. Ale pragnę tego właśnie z tą myślą, z tą świadomością, że na tym polega wiara. Nawet można powiedzieć, tyle jest we mnie wiary, ile jest miłości do Pana Jezusa. Tak, nie można oddzielać wiary od miłości. Miłości do Pana Jezusa i do ludzi. No? Bo to jest też naturalne, to jest takie, no, to jest pewien test, nie? Czy na to, czy kochamy Pana Jezusa, mianowicie, czy jednocześnie kochamy człowieka. Bo kto, jak mówi święty Jakub, kto kocha Boga, którego nie widzi, a nie kocha człowieka, którego widzi, no to po prostu jest, tak mówiąc już teraz po mojemu, po swojemu, jest zakłamany. Święty Jakub mówi, zwodzi chyba, tak mówi, zwodzi sam siebie. Tak, także miłość, nie? Właśnie to było coś, co cechowało owego Bartymeusza. Miłość do Pana Jezusa. Po prostu on Jezusa kochał. I jeszcze jedna rzecz, która mnie jakoś tutaj też uderza, kiedy czytam tę opowieść. Mianowicie, kiedy Pan Jezus powiedział, przywołajcie Go i przywołali Go, mówiąc odwagi, wstań, wołać się, on odrzucił swój płaszcz. Tak jak przeczytałem dzisiaj te słowa, to sobie pomyślałem, przecież dla takiego niewidomego człowieka w tamtych realiach, gdzie noce są bardzo zimne, może poza jakimś tam ścisłym latem, nie? Ale potrafi być zimno, nie? W Palestynie.
zwłaszcza w Jerozolimie, która jest też wysoko położona, chyba 700 czy 800 metrów nad poziomem morza, tam noce bywają bardzo zimne. Więc skoro on, słysząc, że Jezus go przywołuje do siebie, znaczy chce, nie? Chce się z nim spotkać, to on jakby od razu wie, moim zdaniem, nie? Wie, że będzie uzdrowiony. Nie wierzy, nie ma nadziei, tylko po prostu wie. I że w związku z tym ten płaszcz już w tej chwili, nie? Że mając wzrok, to on sobie zapracuje na nowy płaszcz, jeżeli mu ktoś nawet ten płaszcz ukradnie. No bo z tym musiał się liczyć, nie? Zostawiając ten płaszcz. Musiał się z tym liczyć, że ktoś mu ten płaszcz po prostu zabierze. No. To w tamtych realiach była całkiem cenna rzecz. Nawet jeśli to był jakiś płaszcz taki brudny i może nawet podarty, to jednak była to cenna rzecz. Czyli to pokazuje właśnie niezwykłość tego człowieka. Chciałbym być taki jak on. Chciałbym być taki jak on. Nie wiem, czy na jego miejscu, powiem szczerze, nie wiem, czy bym ten płaszcz, czy byłbym tak pewny właśnie, nie? Że Jezus mnie uzdrowi, że ten płaszcz bym zostawił. Przecież co mu szkodziło, nie? Na pewno nie zajęłoby to dużo czasu, żeby ten płaszcz zwinąć, jakoś wziąć pod pachę. Pewnie jeszcze ludzie by mu w tym pomogli, bo i tak mu przecież na pewno pomogli do Pana Jezusa się zbliżyć, przyjść. Także niezwykły człowiek, taki wzór chrześcijanina właśnie, wzór chrześcijanina. Tak, to jest piękne właśnie, że znajdujemy w Ewangelii takie wskazówki, podpowiedzi, co znaczy być wierzącym człowiekiem. I Bartymeusz dla mnie taką właśnie jedną wielką, chodzącą podpowiedzią jest. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.